W imieniu organizatorów tej olimpiady i tego wydarzenia bardzo serdecznie witam Państwa na drugim, tak, jeśli się nie mylę, wykładzie, który jest elementem Państwa przygotowań do kolejnej edycji Olimpiady Senior Obywatel. Tak jak wspomniałem, z częścią z Państwa się znamy, być może z częścią nie. Ja nazywam się Robert Silski, jestem dziennikarzem Radia Gdańsk. Od prawie 11 lat już, więc kawałek czasu, sporo doświadczeń, różne rządy, różne zarządy, różne kierownictwa. Wiecie Państwo, jak to w mediach, raz łatwiej, raz trudniej, ale staramy się robić swoje i staramy się, żeby ten produkt, który mamy do zaoferowania, był jak najbardziej odpowiadający oczekiwaniom i potrzebom naszych słuchaczy. Ja w radiu zasadniczo przede wszystkim zajmuję się przygotowaniem i prezentowaniem serwisów informacyjnych, ale także współtworzę audycję europejską, w której staramy się jak najbardziej przybliżyć naszym słuchaczom wszystko, co związane z Unią Europejską, z Parlamentem Europejskim, ale także ze sprawami międzynarodowymi i z tym, jak te sprawy międzynarodowe, ta duża czasami polityka, duże sprawy społeczne przekładają się na krajowe, na regionalne. Dlatego audycja nazywa się Pomoże Polska Europa. Współtworzę także audycję Głos Pracownika, która poświęcona jest szeroko rozumianemu światu pracowników. Nie tylko sprawy stricte pracownicze, ale także ważne informacje dla seniorów, dla osób, które są na emeryturze albo przechodzą na emeryturę, więc wszystko, co związane z szeroko rozumianym ZUS-em, chociaż oczywiście audycja jest poświęcona tym sprawom dużo szerzej. A oprócz mojej działalności radiowej, także współpracuję z trójmiejskimi uczelniami, mam przyjemność i zaszczyt współpracować z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych, także z Wyższą Szkołą Bankową od ubiegłego roku, gdzie też z ogromną przyjemnością prowadzę ze studentami kierunku multimedialnego taki przedmiot jak etyka w komunikacji medialnej. Świetna przygoda, także to duża przyjemność dla mnie, że oprócz takiej pracy stricte radiowej też tą swoją wiedzą dotyczącą świata mediów mogę dzisiaj dzielić z bardzo szeroką grupą odbiorców, bo prowadzę warsztaty dla uczniów w szkołach średnich, zajęcia ze studentami, a także to, co zawsze podkreślam, ogromna przyjemność, wielka frajda, czyli spotkania z Państwem, seniorami, tymi seniorami, którzy chcą od życia czegoś więcej niż te przysłowiowe robienie na drutach, fotel bujany, przełączanie kanałów pilotem. Państwo jesteście aktywnymi, świadomymi, fajnymi seniorami, którzy chcą poznawać świat, który czasami pędzi tak mocno, że nawet młodsi od Was troszkę mają problem, żeby za tym światem nadążyć, a Państwo cudownie pokazujecie, że się da i ja bardzo to podziwiam i gratuluję Państwu również tego, że chcecie brać udział w tym projekcie, jakim jest Olimpiada Senior Obywatel. Super. Drodzy Państwo, dziś zaproponowałem zajęcia pod tytułem Czy media to czwarta władza? Bo tak się czasami mówi, może nawet częściej niż czasami. Czy faktycznie dziś media to wciąż czwarta władza? Czy jakby drugi podtytuł tego dzisiejszego wykładu, pluralizm mediów kiedyś i dziś. Ja tu wspólnie z organizatorami zdecydowaliśmy, że oczywiście dzięki komunikatorowi, dzięki czatowi jest możliwość, żebyście Państwo zadawali mi pytania w trakcie tego naszego spotkania. Zastanawiałem się, jak to zrobić, czy lepiej, żebyście w trakcie Państwo mogli zadawać te pytania, czy zrobimy sobie taką sesję na koniec. Właściwie nie chciałbym tego narzucać. Umówmy się, że jeżeli ktoś będzie chciał zadać jakieś pytanie, będzie chciał przerwać mi, zapytać o cokolwiek, dopytać, to oczywiście z mojej strony nie ma żadnego problemu. Piszcie Państwo na czacie, wiem, że jest taka możliwość i te pytania powinny do mnie dotrzeć. Drodzy Państwo, jeśli media
Jeśli wolne media, to oczywiście demokracja, więc może zacznijmy chwilę o tej demokracji, która w założeniu, jak Państwo doskonale wiecie, jako ustrój, jako system polityczny jest dość oczywistą opozycją do monarchii czy ustroju autorytarnego. Istnieje w niej coś takiego jak rozdzielność władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Państwo, jak zakładam, doskonale o tym wiecie, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy i prawdopodobnie przez wszystkie albo większość wykładów się te definicje przewijają, więc macie to Państwo cudownie utrwalone, więc ja tu niczego nie odkrywam. Natomiast zawsze zależy mi na tym, żebyśmy tę bazę i jakieś takie podstawy sobie przypomnieli, bo to jest potem fajny punkt wyjścia do dalszych rozważań. Demokracja ma to do siebie, że władza w państwie nie jest skupiona w rękach jednostki, której zarządzenia mogłyby obowiązywać wobec ogółu, czyli jeden rządzi wszystkimi. W demokracji obywatele w państwie mają wpływ, realny wpływ na przebieg polityki zewnętrznej, a także proces kształtowania polityki wewnętrznej. I w państwie demokratycznym kładzie się bardzo duży nacisk na poszanowanie praw i wolności. Musimy pamiętać, że obowiązuje zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji, czy ze względu na pochodzenie, czy rasę, czy wyznanie, czy płeć, czy cokolwiek byśmy sobie tutaj nie wymienili. No i także należy pamiętać, że obowiązuje wolność mediów i ogólny, nieograniczony dostęp do informacji. Demokracja, możemy założyć, że jest ustrojem politycznym, który w tej chwili obowiązuje w większości rozwiniętych państw świata. No w Europie, jak wiecie Państwo, jest z tym różnie, bo daleko nie trzeba patrzeć, wystarczy zerknąć odrobinę na wschód, czyli w naszą lewą stronę, gdybyśmy stanęli w Gdańsku, w Trójmieście na Pomorzu i patrzyli w stronę południa i gór, no to po lewej stronie mamy kawałeczek Federacji Rosyjskiej. Mamy takie państwa jak Litwa czy Łotwa, które są w Unii Europejskiej, tam demokracja działa bez zarzutu, ale mamy też Białoruś, w której no, o demokracji trudno nawet mówić. No i mamy Ukrainę, która uczy się tej demokracji, trochę podpatruje nas jako Polskę, nas jako Polaków i stara się usamodzielnić, patrzą mocno w kierunku Unii Europejskiej i z całą pewnością chcieliby w niej być, tak jak my jakiś czas temu, kiedy trwał ten proces akcesyjny, kiedy Polska bardzo chciała do Unii Europejskiej przystąpić. No, nasza geopolityka powoduje, że siłą rzeczy, no nie licząc tej Litwy czy Łotwy, jesteśmy wschodnią granicą Unii Europejskiej, więc ta nasza granica polsko-białoruska, na której no w tej chwili tak dużo się dzieje, to jest też granica Unii Europejskiej z Białorusią, czy z Federacją Rosyjską, czy z tym takim umownie konglomeratem Białorusi i Rosji. Pewnie znacie Państwo takie pojęcie, Związek Białorusi i Rosji, w skrócie ZBIR, trochę żartobliwie, ale tak naprawdę coś w tym jest. Według teorii podziału władzy, władzę w państwie dzielimy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jeśli chodzi o władzę ustawodawczą, stanowiona przez parlament za pomocą uchwał, które tworzy prawo. W Polsce władzę ustawodawczą sprawują Sejm oraz Senat, czyli połączone siły tworzące parlament, 460, przypomnę, posłów, 100 senatorów, czyli tak zwane Zgromadzenie Narodowe, 560 osób. Władza wykonawcza zajmuje się wprowadzaniem w życie prawa, które jest ustanowione przez władzę ustawodawczą, czyli w Polsce przedstawicielami władzy wykonawczej są prezydent, Rada Ministrów, a także administracja rządowa. Czyli mówiąc krótko, to co uchwalą Sejm i Senat, prezydent, rząd oraz cała administracja, cały aparat rządowy, ich zadaniem jest wprowadzić to prawo w życie, egzekwować jego realizację i wykonanie. No i mamy władzę sądowniczą, która w Polsce sprawowana jest przez sądy i trybunały. I
Tu w dość naturalny sposób pojawia nam się pojęcie trójpodziału władzy. Państwo także świetnie wiecie, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, ale także na innych wykładach, że no ten trójpodział władzy, ktoś go wymyślił no po coś, jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania państwa demokratycznego, czyli w takim dużym skrócie trójpodział władzy oznacza rozdzielenie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, które mają siebie nawzajem z jednej strony na siebie oddziaływać, ale z drugiej strony jednak hamować i kontrolować. Powinny być w równowadze. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, w której jedna władza dominuje nad pozostałymi. Tak to wygląda w teorii. To jest koncepcja, która narodziła się wiele lat temu, znalazła się już w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która, przypomnę, była pierwszą na świecie, ale także już w polskiej Konstytucji 3 maja, czyli drugiej konstytucji na świecie i pierwszej takiej w Europie ustawie zasadniczej. No więc jeżeli mamy demokrację, jeżeli mamy trójpodział władzy, to gdzieś w tym wszystkim pojawiają się media. Media mają historię tak długą jak historia ludzkości, bo dziś media rozumiemy jako, Państwo wiecie przecież, dziś mocno rozwijający się internet, który staje się takim dominującym medium, wciąż mocna telewizja, która na tym rynku medialnym stanowi bardzo dużo, radio, które zdaniem wielu osób już powinno podupaść, ale ciągle jako instytucja, jako radiofonia ma się całkiem nieźle i mam nadzieję, że tak zostanie. No i wreszcie prasa i ta codzienna i periodyki, więc tak dziś rozumiemy media. Natomiast media, przepraszam, media są po prostu środkiem masowego przekazu, więc kiedyś nie było telewizji, kiedyś nie było internetu, nie było gazet, nie było radia, a ludzie jakoś się komunikowali, jakoś przekazywali sobie informacje. Dawno temu byli do tego wykorzystywani gońcy, były listy, były gołębie pocztowe, a nawet znaki dymne. Dziś możemy potraktować to trochę z przymrużeniem oka, ale to są, drodzy Państwo, środki masowego przekazu. Dziś, co oczywiste, mniej wykorzystywane i mniej popularne, natomiast no, musimy traktować to jako ówczesne media, które dziś wyglądają trochę inaczej. Początki mediów w takiej formie trochę innej niż te wspomniane przeze mnie, to są Chiny, to jest IV wiek. Tam już wtedy zaczęto wydawać prasę, ówczesna prasa, która później dała początek gazetom czy czasopismom. Pierwsza gazeta, drodzy Państwo, powstała w Chinach, w Pekinie około 700 roku. Potem było radio, czyli okres II wojny światowej. Wynalazcą radia, tu trochę się do końca nie rozstrzygnął ten spór, czy Marconi, czy jednak Tesla. No, historycy i oficjalne źródła wskazują, że jednak serbski inżynier Nikola Tesla, który w 1943 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przyznał mu prawa patentowe. Ta sprawa rozstrzygnęła się dopiero po jego śmierci, więc wcześniej i czasami później też za wynalazcę radia uważano wspomnianego Marconiego, ale on przyznał się sam otwarcie, że do swoich prac przy powstawaniu radia także wykorzystywał wcześniejsze doświadczenia Tesli. Pierwsza próba przesłania fal radiowych na dalekie odległości to jest rok 1899, więc XIX wiek, sygnał, który przeleciał sobie przez kanał La Manche. Pierwsza audycja radiowa została nagrana w Stanach Zjednoczonych w 1916 roku w garażu pewnego sympatycznego Amerykanina. I tak to się wszystko zaczęło, a potem czas sobie płynął i w 1993 roku rozpoczęło działalność pierwsze radio internetowe. Tak samo było z początkami telewizji. Pierwsza transmisja z Londynu do Nowego Jorku, 1928 rok. Początki telewizji w Polsce to dwudziestolecie międzywojenne. Pierwsza transmisja sygnału telewizyjnego, trudno w to uwierzyć, ale w 1931 roku już wtedy rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach nadała sygnał telewizyjny.
Do 1989 roku w Polsce mieliśmy jednego nadawcę, była to Telewizja Polska, najpierw jeden kanał, potem TVP1, TVP2, potem powstały kanały, stacje regionalne, które także dostały swoje anteny, bo wcześniej tylko miały swoje poszczególne pasma na antenie ogólnopolskiej. No i po 1989 roku, kiedy to na wielu płaszczyznach w Polsce nastąpiły przemiany, wszystko się bardzo mocno rozwinęło, ten rynek się otworzył. Po tej transformacji systemowej pojawili się na rynku prywatni nadawcy telewizyjni, no i dzisiaj mamy ich całkiem sporo. Wiecie Państwo, wystarczy włączyć telewizor i tam poskakać sobie pilotem, no to tych kanałów jest tyle, że właściwie trudno ogarnąć to wszystko jakoś wzrokiem i umysłem, chociaż często tak jest, że ludzie się skarżą, trochę żartują, że mają w telewizorze 300 programów, a nie ma czego oglądać. No i tak to czasami bywa. No i wreszcie internet, czyli tak mocno, intensywnie rozwijające się medium. 1969 rok to jest ten moment wskazywany jako początki internetu. Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, a później na trzech innych uniwersytetach zainstalowano pierwsze węzły sieci, która wtedy nazywała się ARPANET, i to był taki bezpośredni przodek dzisiejszego internetu. To taka trochę kompilacja badań naukowych z potrzebami wojska, bo faktycznie ta sieć pierwsza, dziś moglibyśmy ją nazwać siecią internetową, była z myślą o wojsku i o ich potrzebach. W ciągu kilku lat to się wszystko bardzo szybko rozbudowało, a potem internet plus rozwój technologii komputerowych spowodował, że dzięki temu ośrodki badawcze na przykład mogły tworzyć komputery dużej mocy, o potężnej mocy obliczeniowej, a potem ten internet coraz bardziej szedł w kierunku takich rozwiązań komercyjnych, z których każdy z nas może korzystać jako użytkownik. W 1990 roku powstała pierwsza strona internetowa. W międzyczasie rozwinęła się poczta elektroniczna, komunikatory. W 2004 roku powstał komunikator Skype, który Państwo, zakładam, że znacie. Chwilę później powstał Facebook, który też zakładam, że Państwo znacie. A dziś użytkownicy internetu to wielomiliardowa już społeczność, która ciągle się powiększa, rośnie i dla kolejnych pokoleń internet, możliwość korzystania z globalnej sieci jest czymś tak bardzo oczywistym, że oni właściwie się z tym urodzili. To było, jest i pewnie zawsze z nimi będzie. Media, drodzy Państwo, to podstawowy kanał komunikowania społecznego. Przesył informacji między obywatelami a rządzącymi to jest ten styk mediów i szeroko rozumianej polityki. Media wpływają na decyzje władz, czasami je ułatwiają, czasami je utrudniają i czasami pomagają lub utrudniają w społecznej akceptacji decyzji władzy. Media reprezentują scenę polityczną przed obywatelami, ale także obywateli przed politykami. Media umożliwiają proces komunikowania pomiędzy organizacjami, grupami, ale także jednostkami. Tu zaczynamy się ocierać o to pojęcie, jakim są media jako czwarta władza. Ale zanim o tym, to chciałbym przypomnieć podstawowe funkcje mediów, bo o tym właściwie też wspominam na każdym naszym spotkaniu. Można ich wymienić mnóstwo, ale w literaturze przedmiotu zakłada się, że modelowo to jest sześć takich głównych funkcji mediów. Pierwsza podstawowa, funkcja informacyjna, czyli media przekazujemy dalej. To dotyczy wszystkich telewizji, radia, gazet, prasy, nie wiem, telegazeta nawet, to też medium. Funkcja opiniotwórcza, czyli
to jest trochę więcej niż informacja, niż podanie suchych faktów, niż podanie twardych danych, bo media, podając te informacje, ale też trochę je rozbudowując, wpływają na opinię odbiorcy. Wiecie Państwo, każdy z nas skądś czerpie wiedzę i w jakiś sposób buduje swoją wiedzę o świecie właśnie. No, oczywiście czytamy książki, tak? Chociaż z tym czytelnictwem ono zbywa różnie. Rozmawiamy z innymi ludźmi, podróżujemy, czegoś tam się dowiadujemy, natomiast to na co dzień trudno wyobrazić sobie budowanie obrazu świata i tego dalekiego, i tego bliskiego, i tego świata, który otacza nas na co dzień, bez mediów. No, media, będąc w Państwa zasięgu, każdy z Was może sięgnąć po pilota od telewizora, może włączyć radio, może odpalić komputer, tablet, telefon komórkowy i sprawdzić, co tam w trawie piszczy. Buduje swoją wiedzę o świecie. Jaki to będzie obraz? W dużej mierze uzależniony od tego, jakie medium Państwo wybierzecie. Jeżeli tylko jedno, no to musicie liczyć się z tym, że budowanie Waszej wizji świata, czy jakiegoś konkretnego tematu, czy jakiegoś konkretnego zagadnienia, będzie w dużej mierze zbieżne z tym, jak to wydarzenie, jak ta sytuacja, jak to coś zostało przez dane medium pokazane i zaprezentowane. Dlatego ja zawsze zachęcam do tego, żeby budować sobie swój własny pluralizm w świecie mediów, czyli nie decydować się na tylko i wyłącznie jedno źródło, jedną stację telewizyjną, jedną stację radiową, jedną gazetę czy jeden portal internetowy, bo siłą rzeczy trochę się Państwo skazujecie na to, że będziecie mieli ten świat pokazany oczami mocno subiektywnymi. Media subiektywne były, są i będą, od tego nie uciekniemy. Możemy w teorii zakładać, że media dążą do tego, żeby były jak najbardziej obiektywne, natomiast nigdy nie będą, drodzy Państwo, bo po pierwsze jest jakaś linia programowa, jest jakiś właściciel tego medium, jest jakiś redaktor naczelny, są jacyś wydawcy, są jacyś dziennikarze, są osoby po drodze, które tworzą ten przekaz i to niekoniecznie musi być manipulacja, to niekoniecznie musi być propaganda. Każdy materiał można przedstawić na 100 różnych sposobów. Ja, mając wspomniane warsztaty z młodymi ludźmi, z licealistami czy zajęcia ze studentami, czasami w momencie, kiedy oni tak nie do końca są przekonani, czy to tak jest, o czym ja mówię, bardzo często proponuję im do wykonania takie proste ćwiczenia, daję im do opisania pewną sytuację, którą mieliby przedstawić w mediach, w radiu, w gazecie, w internecie czy w telewizji i tam są pewne takie suche dane. To mogą być dane dotyczące, nie wiem, jakiegoś wypadku drogowego, czegokolwiek. Dostają tylko w punktach twarde dane, które są oczywiste. I ich zadaniem jest spróbować to przedstawić. Uwierzcie Państwo, że ich zdziwienie jest ogromne, jeżeli się okazuje, że w zajęciach uczestniczy 15 czy 30 osób i efekt jest taki, że oni szeroko otwierają oczy, bo okazuje się, że każde z nich przygotowało komunikat czy informację, która brzmi trochę inaczej. Ktoś wylidował, czyli jakby zwrócił uwagę na jedną rzecz, ktoś zwrócił uwagę na inną rzecz, ktoś coś te informacje uznał za istotne i to wyeksponował i właściwie wokół tego zbudował całą informację, a dla kogoś innego akurat to okazało się mniej istotne i zwrócił uwagę na coś innego. Ja wiem, w teorii to tak trudno trochę brzmi, natomiast tak na szybko proszę sobie wyobrazić, że pracując jako dziennikarze w takim newsroomie, w jakim ja mam przyjemność na co dzień pracować, dostajecie Państwo taką suchą informację od strażaków, że jest wypadek na autostradzie A1, zderzyły się 3 samochody, nie ma informacji, czy ktoś zginął, ale na pewno jest kilka osób poszkodowanych. Na miejscu działają strażacy, policja, jest pogotowie ratunkowe, leci śmigłowiec LPR-u i tyle. I dostajecie to Państwo w punktach. I teraz gdyby każdy z Państwa miał się zmierzyć z takim pozornie łatwym zadaniem, żeby zrobić z tego informację,
którą bardzo szybko musicie przekazać widzom, czytelnikom, słuchaczom, to okazuje się, że nawet pierwsze zdanie tej informacji może brzmieć inaczej, bo mówię na przykładzie tej 30-osobowej grupy, część osób zaczęła od tego, że był wypadek na autostradzie A1, część osób zaczęła od tego, uwaga kierowcy, autostrada A1 jest zablokowana po wypadku, ktoś zaczął od informacji, trzy samochody zderzyły się na autostradzie A1, inaczej będzie brzmiała ta informacja, jeżeli będzie zaczynała się od słów, prawdopodobnie nikt nie zginął, ale kilka osób zostało rannych w wypadku, w zderzeniu trzech samochodów na autostradzie A1. Można też zacząć informację od słów straż pożarna, ratownicy medyczni i policjanci pracują przy wypadku na autostradzie A1, do którego doszło na odcinku takim i takim. I można sobie to naprawdę, drodzy Państwo, mnożyć. Więc zwróćcie uwagę, że na podstawie tych samych twardych, suchych faktów informacje do mediów można przygotować i skonstruować na wiele różnych sposobów. I mówię, to nie musi być manipulacja, to nie musi być chęć osiągnięcia jakiegoś zysku. To jest po prostu takie subiektywne, dziennikarskie spojrzenie i ocena, w którym kierunku ta informacja powinna pójść, co naszym zdaniem dla odbiorcy będzie najważniejsze. Ale jeżeli już używamy zwrotu naszym zdaniem, no to musimy mieć świadomość tego, że to jest informacja subiektywna. Mimo że dane są twarde, ale jednak sposób przekazania tej informacji będzie wpływał na to, jak Państwo jako odbiorcy wyobrazicie sobie ten wypadek. No bo można trochę to zbagatelizować na zasadzie zdarzenie trzech samochodów za godzinę posprzątają, nie będzie żadnego problemu. Można w głowie wyjść od tego, że no jednak kilka osób zostało poszkodowanych, może się okazać, że ktoś ciężko, a nie daj Boże jednak ktoś tego wypadku nie przeżyje, więc gdzieś jakaś rodzina niestety czekają tragiczna informacja. Inaczej będzie to odbierał ktoś, kto nie jest zupełnie zaangażowany emocjonalnie w to, co się wydarzyło, ale za pół godziny miał jechać tą trasą, więc to jest dla niego bardzo ważna informacja, żeby wybrać alternatywną trasę i nie jechać autostradą A1, tylko pojechać starą jedynką, tak? Czyli drogą numer 91. Więc zwróćcie Państwo uwagę, że ta sama informacja po pierwsze będzie inaczej przedstawiona, po drugie każdy z Państwa może ją trochę inaczej odebrać, a po trzecie ona będzie spełniała trochę inny cel, bo części kierowców podpowie, że autostradę należy omijać, bo w ciągu dwóch godzin nie ma co się tam pchać, bo będzie jeden wielki korek. Kogoś innego poinformuje po prostu o wypadku, a ktoś niestety, i tak się czasami zdarza, z takiej informacji z mediów może się dowiedzieć, że ktoś z jego znajomych czy bliskich został w tym wypadku poszkodowany. Więc te próby dążenia do tego, żeby media były jak najbardziej obiektywne, a czasami są trudne. To na prozaicznym przykładzie oczywiście, a tych przykładów moglibyśmy sobie mnożyć. Ale wracając do naszych funkcji mediów. Informacyjna tak, opiniotwórcza tak. No jest ta funkcja kontrolna, którą media także sprawują, czy powinny sprawować. Funkcja kontrolna mediów, jak łatwo się domyślić, pozwala ocenić postępowanie jednostek zajmujących na przykład wysokie stanowiska państwowe, ale niekoniecznie państwowe, bo media tak samo przyglądają się władzy ogólnopolskiej, czy ogólnoeuropejskiej, czy władzom światowym. Mamy przecież takie organizacje jak NATO, jak ONZ, czyli globalne. Tak samo media przyglądają się pewnym poczynaniom na obszarze samorządu, czy takim bardzo lokalnym. Też pewien charakter mediów trochę determinuje to, jakie poczynania najbardziej ich interesują. Wiadomo, jeżeli mamy gazetę ogólnopolską, czy stację radiową, czy telewizyjną ogólnopolską, to ona będzie przede wszystkim żyła sprawami ogólnopolskimi, ale także trochę regionalnymi, tymi ważniejszymi i oczywiście będzie też Państwu przybliżać, mówiąc najkrócej, jak działa świat.
Jeżeli mówimy o mediach regionalnych, no one oczywiście będą przede wszystkim zajmować się tym, co dzieje się w naszym regionie, ale także rzeczami ogólnopolskimi, a nawet europejskimi, a nawet światowymi, jeżeli one mają bezpośredni wpływ na nasz region, na nasze życie, na to, co się tutaj w tej naszej małej ojczyźnie dzieje. A media lokalne z kolei będą zajmowały się lokalnymi sprawami. Tak naprawdę trudno mi jest dziś powiedzieć, skąd Państwo jesteście, jaką jesteście grupą, kto jest z Trójmiasta, kto jest spoza Trójmiasta, ale wiecie, czasami duża ogólnopolska telewizja, mamy ich kilka, pozwala nam wiedzieć, co się dzieje w kraju, co się dzieje na świecie. No mamy taki duży przegląd tych ważnych wydarzeń. Ale jak ktoś mieszka w małej miejscowości, w małej gminie, to dla niego czasami ważniejszym medium jest lokalna gazetka, która się ukazuje. I oczywiście fajnie jest wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale jego być może bardziej interesuje to, co się dzieje w jego najbliższym sąsiedztwie. I nie ma co się łudzić, że TVN24, TVP Info czy Polsat News opowiedzą o tym, że gdzieś tam jest jakiś lokalny konflikt w gminie, że wójt jest w sporze z lokalną społecznością albo jest jakiś kłopot z organizacją zajęć w miejscowej szkole. No chyba, że to będzie bardzo duża rzecz, bardzo gruba afera, no to wtedy i uwaga TVN przyjedzie i też coś o tym powiedzą. Natomiast lokalnymi sprawami zajmują się lokalne media i w tej funkcji kontrolnej mediów ja zachęcam i namawiam do tego, żeby myśląc o niej, wyobrażając sobie ją, popatrzeć trochę szerzej niż tylko media ogólnopolskie, niż te duże stacje telewizyjne, szerzej niż duże stacje radiowe, szerzej niż ogólnopolskie gazety, czy tygodniki, czy dwutygodniki, czy miesięczniki. Media, i to bardzo ważne media, drodzy Państwo, są blisko Was. I należy je doceniać, dostrzegać tak samo, z jaką powagą podchodzimy do wyborów samorządowych, mimo że pozornie mogłoby się wydawać, że najważniejsze są te wybory parlamentarne czy wybory prezydenckie. Tak, tam się stanowi prawo, tam zapadają kluczowe decyzje dla całego kraju, ale wiecie Państwo, no to czy na Waszej ulicy zostanie załatana dziura, to naprawdę w Sejmie nikt się nie będzie tym zajmował, ani prezydent nie będzie tego rozstrzygał, a często nawet nie sejmik województwa. To są sprawy bardzo lokalne, dlatego ja bardzo, bardzo namawiam też wszystkie osoby, które czują się patriotami i mają taką silną potrzebę praktycznego uczestniczenia w procesie demokracji, żeby nie lekceważyć najmniejszych wyborów, wyborów do rad dzielnic, wyborów właśnie radnych gminy, radnych powiatu. To jest często niedoceniona, ale bardzo realna władza, drodzy Państwo. To są właśnie ci, no siłą rzeczy trzeba użyć słowa politycy, ale oni bardzo często nie czują się politykami. Oni są społecznikami, oni są samorządowcami. W samorządzie, jeśli chodzi o politykę, nie ma takich pieniędzy jak w polityce ogólnopolskiej. Tak samo jak w mediach lokalnych czy regionalnych, nie ma takich pieniędzy, jakie są w mediach ogólnopolskich. I tam się mniej uprawia polityki, a więcej jest faktycznie człowieka, grup, ludzi, realnych problemów. Więc funkcja kontrolna państwa to jest nie tylko, drodzy Państwo, to, jak duże media patrzą na dużą politykę, ale to są właśnie lokalni czy regionalni dziennikarze, którzy obserwują poczynania lokalnych czy regionalnych władz. To są bardzo często też tacy niezależni społeczni dziennikarze. Ja o dziennikarstwie społecznym także trzy słowa jeszcze wspomnę. Tak zwane dziennikarstwo obywatelskie. Państwo na pewno też znacie to pojęcie i mieliście do czynienia z takim zagadnieniem. Funkcja kulturotwórcza, jak łatwo się domyśleć, upowszechnia współczesną kulturę. To są te wszystkie programy telewizyjne, które nie są stricte polityką czy publicystyką,
no nie wiem, chociażby teatr telewizji, w telewizji tak bardzo znany od wielu lat nie było, wrócił na szczęście. To są te programy szeroko rozumiane, misyjne, one także pokazują nam kulturę i dają dostęp do kultury wielu osobom, które na co dzień jej nie mają. Bo jeżeli Państwo jesteście związani z Trójmiastem, ogólnie tutaj z aglomeracją trójmiejską czy metropolią pomorską, to jest trochę inaczej. Ale pamiętajcie Państwo, że są takie regiony, czy są takie, no nie chcę powiedzieć, że czarne dziury na mapie Polski, bo wszędzie jest lepiej i gorzej, ale są osoby trochę wykluczone, jeśli chodzi o taki dostęp bezpośredni do kultury. No my tu w Trójmieście czy okolicach mamy kina, mamy teatry, mamy filharmonię, są opery, można przebierać. Natomiast osoby mieszkające trochę dalej od metropolii, czy nie mogą sobie po prostu pozwolić sobie na to, żeby takie instytucje odwiedzić, to, no to te media to dają, te media na to pozwalają. To jest oferta kulturalna w telewizji, to są kanały tematyczne w stacjach radiowych, to są reportaże, to są słuchowiska. To jest fajna, bezcenna rzecz, o której także musimy pamiętać, że media to nie tylko polityka, publicystyka i opluwanie się nawzajem przez czasami polityków, na których patrzymy trochę jak na oszołomów. Funkcja edukacyjna, czyli piąta funkcja, ona poszerza wiedzę odbiorców. Edukacja szeroko rozumiana, wspierająca także nas w trudnych czasach, w trudnym czasie pandemii. Pamiętacie Państwo, mniej więcej rok temu, jak szkoły były zdalne, to też wiele stacji radiowych czy telewizyjnych uruchamiało takie programy, lekcje online, więc to była dobra okazja, żeby mieć taki poligon ćwiczenny. No jest funkcja rekreacyjna, czyli ta najbardziej rekreacyjna, rozrywkowa, no po prostu pozwala nam trochę oderwać się od tego wszystkiego, co dzieje się wokół, no, czyli rozrywka, na którą możemy w mediach także liczyć. Zawód dziennikarza, drodzy Państwo, mocno ewoluuje, bo kiedyś praca dziennikarzy, funkcjonowanie w ogóle mediów, organizacja redakcji wyglądała trochę inaczej. Dziennikarz teraz pierwszej połowy XXI wieku, w którym mamy przyjemność, a czasami nieprzyjemność żyć, ma do dyspozycji pewne środki i narzędzia nieporównywalnie lepsze od tego, jak się pracowało jeszcze 20, 40 czy 50 lat temu. Trudno to nawet porównywać, to jest przepaść, to jest technologiczny kosmos, nawet nieporównywalne. Natomiast wiecie Państwo, to nie jest tak, że wszystko ma tylko plusy. Jak mawia pewien mój znajomy, wszystko ma swoje zady i walety, mówiąc żartobliwie, bo te narzędzia i środki, które pozwalają dziś uprawiać takie nowoczesne, dynamiczne dziennikarstwo, też ma swoje minusy, bo ten nowoczesny przekaz, który trochę porównujemy do prądu, on ma dużo wyższe napięcie i natężenie niż kiedyś. Dziennikarze pracują w ogromnym tempie, pod presją, funkcjonują w ciągłej pogoni za newsem i to za newsem, którego nie ma jeszcze konkurencja, a ta konkurencja, drodzy Państwo, to nie jest tylko między jedną redakcją a drugą. Ta konkurencja działa także w swojej redakcji pomiędzy poszczególnymi reporterami. I musicie Państwo wiedzieć, że ta pogoń za newsem dzisiaj jest kluczowa, bo newsa ma tylko pierwszy. Ten, kto jest drugi, już nie ma tego newsa, bo to już jest informacja, którą ktoś podał wcześniej, to może być 10 sekund wcześniej. To nie jest tak, mili Państwo, jak było kiedyś, że radio podawało informacje bardzo szybko, telewizja po kilku godzinach, bo oni muszą podjechać, nagrać tak zwany obrazek, a gazeta to w ogóle o tym wszystkim pisała dopiero na drugi dzień. Dzisiaj i stacje radiowe, i telewizyjne, i gazety mają swoje wydanie internetowe i właściwie jeżeli cokolwiek się dzieje, to ta informacja pojawia się w sieci niemalże online, każdy ma do niej dostęp, więc ten wyścig jest nieprawdopodobny, co z punktu widzenia odbiorcy z jednej strony jest plusem, bo ma szybko dostęp do newsa. Jeżeli coś się wydarzy, to odpalając internet czy włączając stację radiową, która jest stacją bardziej informacyjną niż muzyczną na przykład, czy odpalając telewizję informacyjną, właściwie macie Państwo
prawo liczyć, wręcz oczekiwać, że jeżeli coś się gdzieś ważnego dzieje, to niemalże natychmiast, niemalże online dziennikarz powinien Państwu o tym opowiedzieć. Ale jaki jest koszt? Koszt, drodzy Państwo, to jest rzetelność dziennikarska i to niestety jest bolączka tych czasów i bolączka tego nowoczesnego przekazu. Bo dziś ta wspomniana pogoń za newsem i ta konkurencja powoduje, że musimy być jak najszybsi. W mediach, tak jak w wielu innych dziedzinach życia, jeżeli jesteśmy w czymś najszybsi, to niekoniecznie będziemy najdokładniejsi, niekoniecznie będziemy najbardziej precyzyjni. Stara dziennikarska zasada, której nikt nie zmienił, brzmi, jeżeli masz cynk, jeżeli masz informację, że coś tam się gdzieś zadziało, to zanim wypuścisz ją w świat, powinieneś sprawdzić ją w dwóch, co najmniej dwóch niezależnych od siebie źródłach. Jeżeli jedno i drugie potwierdzi ci, że tak, no to wtedy masz prawo uznać, że to jest sprawdzona, potwierdzona informacja i musisz ją dać. Tylko, że to jest, drodzy Państwo, czas. W momencie, kiedy wiemy, że musimy zadzwonić do jednego źródła i to źródło nie odbiera, dzwonimy do drugiego, to źródło też nie odbiera i zaczyna nam tutaj z tyłu cykać taki niewidzialny zegar, że konkurencja nie śpi, oni być może też już to wiedzą, też to sprawdzają. No i dziennikarz, wydawca, redaktor naczelny, bardzo często, my drodzy Państwo, każdego dnia stajemy przed dylematem. Mamy informację, która wydaje się prawdopodobna, ale nie mamy przekonania i potwierdzenia. Albo mamy potwierdzenie w jednym źródle. I to jest ten dylemat. Czy podać informację niesprawdzoną? Wiemy, że będziemy pierwsi, ale ryzykujemy, że sprzedamy tak zwanego fake newsa, czyli nieprawdziwą informację. To jest pojęcie, które obecnie w mediach jest bardzo popularne. Czy jednak czekamy, sprawdzamy, może minąć 10 minut, a może minąć pół godziny, a może minąć godzina, konkurencja już to poda, no i niestety nie byliśmy pierwsi, tak? Ale byliśmy rzetelni. I ten dylemat między szybkością a rzetelnością towarzyszy nam każdego dnia, niemalże w każdej godzinie. Są media, które pędzą za newsem, mało tego, są media, które są nastawione na to, żeby sprzedawać słuchaczowi informacje nieprawdziwe, bo klikalność w internecie, bo słuchalność, bo oglądalność, tak to, drodzy Państwo, działa. Są też media, które działają trochę wolniej, ale rzetelniej, dokładniej, wolą informacje podać trochę później, ale żeby to była informacja sprawdzone. Za chwilę zerknę, bo tutaj na czacie pojawiły się jakieś pytania. Jeżeli się pojawiają, to tak jak mówiłem, będę starał się na bieżąco o nich mówić. Ktoś z Państwa pyta, co z informacjami z granicy polsko-białoruskiej, czy dowiemy się, co tam się dzieje? No trudna rzecz. I tak wiemy więcej niż mieszkańcy Białorusi tak naprawdę. No dzisiaj decyzje, które zapadły w kręgach politycznych, powodują, że niewiele wiemy i nie do końca wiemy, co tam się dzieje. No bo jakby domniemam, że to pytanie dotyczy bardziej tych uchodźców, tej grupy uchodźców, która koczuje na granicy polsko-białoruskiej, a nie tych manewrów zapad, które właśnie się dziś kończą. Swoją drogą też duże wydarzenie i też media miały mocno ograniczony dostęp do informowania o tym, co tam się dzieje. No są szczątkowe informacje, drodzy Państwo. No niestety decyzje o uszczelnieniu tej granicy z jednej strony mają dać nam poczucie bezpieczeństwa, z drugiej strony uszczelnienie granicy i uniemożliwienie pojawiania się tam osób niepożądanych no też powoduje, że niestety dziennikarze mają trochę trudniejszy dostęp. Na terenach innych dzisiaj są bardzo popularne drony i czasami jest tak, że jak dziennikarz nie może podejść, podjechać, no to się uruchamia drona, lecimy z góry, sobie obserwujemy, robimy zdjęcia. Oczywiście na terenach przygranicznych jest to niemożliwe. Taki dron w momencie, kiedy pojawiłby się tam w okolicy,
I to nie chodzi akurat o to miejsce i o uchodźców. Jakikolwiek dron bez zezwolenia pojawiający się w pasie przygranicznym natychmiast został po prostu zestrzelony. Jeszcze jego operator miałby poważne problemy prawne. Więc no, te informacje są niestety szczątkowe i wiemy tylko tyle, ile są w stanie dowiedzieć się korespondenci czy reporterzy, którzy tam są. A reszta no to pozostaje opierać się na oficjalnych przekazach, ale oczywiście weryfikować się. Tam są też mieszkańcy, tam są przecież ludzie, którzy funkcjonują w tych rejonach, więc myślę, że te media, które regionalne funkcjonują w okolicach województwa podlaskiego czy lubelskiego, one wiedzą więcej. Natomiast wiecie Państwo, no dzisiaj w tych mediach nowoczesnych, dynamicznych jest trochę tak, że temat żyje krótko, temat żyje tyle, ile jest, jak to się mówi w naszym języku branżowym, na tyle, na ile jest podgrzewany przez te same media. I wystarczy, że w którymś momencie zadzieje się coś ważnego, istotnego i nagle zainteresowanie mediów, szczególnie tych dużych, informacyjnych, przekierowuje się na coś już zupełnie innego i tym zaczyna żyć świat, to zaczyna być kreowane. Drugie pytanie. Mówi Pan o budowaniu własnego pluralizmu medialnego. Co zrobić, jeśli jest się skazanym na jeden przekaz, na przykład telewizję naziemną z ograniczoną ilością kanałów? W tej sytuacji jest szczególnie duża ilość seniorów, którzy nie korzystają z innych źródeł informacji. Tak, zgoda. Natomiast w żadnym momencie nie należy się ograniczać do telewizji. Oczywiście jest kłopot, bo mam świadomość, że są takie regiony, czy nawet w każdym zakątku Polski mogą być takie miejsca, gdzie jest faktycznie tylko i wyłącznie telewizja naziemna i tak jak ktoś pisze, jest się skazanym na jeden przekaz. No nie, to ja apeluję, drodzy Państwo, o to, żeby nie opierać swojego pluralizmu medialnego tylko i wyłącznie na telewizji. Jeżeli macie Państwo faktycznie ten dostęp mocno ograniczony i jesteście, jak tu ktoś pisze, cudzysłów zakładam, skazani, to nie trzymajcie się tylko przekazu telewizyjnego. Na pewno macie dostęp do stacji radiowych, wybierzcie sobie 2-3, posłuchajcie różnych serwisów informacyjnych w różnych stacjach, kupcie 2-3 gazety. Telewizja na szczęście nie jest jedynym źródłem informacji, choć wiemy, że bardzo popularnym. Jest też internet. Oczywiście tak, nie wszyscy mają dostęp, są pewne wykluczenia. Natomiast można też w internecie budować wiedzę o świecie, ale bardzo świadomie, bo internet niestety też jest zasypany informacjami, które są mocno nieprawdziwe. Czy nad dziennikarzem, który podaje wiadomości nieprawdziwe, jest jakaś siła nadrzędna, która może, nie wiem co może, no pewnie może zweryfikować albo spowodować, żeby tak się nie działo. No tak, drodzy Państwo, nad każdym dziennikarzem jest coś lub ktoś. Jeżeli jest to dziennikarz związany z pewną redakcją, no to nad nim jest wydawca, nad nim jest redaktor naczelny, nad nim jest jakiś właściciel tego medium. A jeżeli jest to dziennikarz tak zwany niezależny czy obywatelski, to nad nim jesteście Państwo jako odbiorcy, jako czytelnicy, jako słuchacze, jako widzowie. I obojętnie, kto jest gdzieś tam po środku, to pamiętajcie, że Wy tak naprawdę od początku do końca jesteście osobami, które decydują, czy daną stację radiową, daną stację telewizyjną wybierzecie, czy nie. To jest proste, to jest tak jak z wyborami. Najbardziej mnie złości, kiedy na to, co dzieje się w kraju, w województwie, w mieście czy w danej gminie, narzekają ci, którzy nie chodzą na wybory. Jeżeli nie idziecie Państwo na wybory, to sami, w mojej ocenie subiektywnej, odbieracie sobie trochę prawo do narzekania. Więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby na wybory iść, choćby po to, żeby potem mówić, tak, oni są moi, ale mnie zawiedli. Oni są moi, ale jestem z nich zadowolony. Na tych nie głosowałem, więc mam prawo do ich krytykowania. Na tych nie głosowałem, ale pozytywnie mnie zaskoczyli, bo jednak robią coś
o co bym ich nie posądzał. Natomiast jeżeli nie idziecie Państwo, to tak naprawdę oddajecie swój los w ręce innych osób. Wasz sąsiad, wasz znajomy, wasz przyjaciel, a także wasz wróg, choć nie życzę, żebyście takich mieli, zdecyduje za was, kto będzie prezydentem, kto będzie posłem z waszego regionu, kto będzie senatorem, kto będzie burmistrzem, wójtem czy prezydentem waszego miasta i kto będzie radnym reprezentujący was z waszej dzielnicy. Więc tak samo jak idąc do urny wyborczej, świadomie państwo podejmujecie decyzję o czynnym włączeniu się w proces wyborczy, tak samo państwo świadomie decydując się na wybór takiego, a nie innego medium, gazety, radia czy portalu internetowego, macie państwo wpływ na to, czy jego słuchalność rośnie czy spada, czy klikalność rośnie i spada. Natomiast z tą klikalnością, no to nie dawajcie się po prostu łapać na pułapki, na chwytliwe tytuły, na czerwoną czcionkę, na jakieś takie pulsujące na monitorze i przywołujące was obrazki pod tytułem kliknij mnie, bo to jest coś najważniejszego na świecie. No nie, z wszystkiego, drodzy Państwo, trzeba korzystać z umiarem, jak ze wszystkim zresztą w życiu. Wracając do tematu, czwarta władza to pojęcie istnieje od dłuższego czasu. Jeżeli w państwach demokratycznych od lat, od wielu lat, bo to już Montesquieu wymyślił trójpodział władzy, znaczy wymyślił, opisał, tak to nazwał, to skąd się wziął termin czwartej władzy i właściwie o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego mediom przypisuje się takie właśnie hasło, takie właśnie pojęcie. No sporo jest teorii, które o tym, które próbują to objaśnić. Najczęściej mówi się o pewnej sile oddziaływania mass mediów, o ich założenie wolności, niezależności, które no, w taki znaczący, istotny sposób wpływają właśnie na opinię publiczną i procesy decyzyjne państwa. Bo media, tak jak wspomniałem na początku, z jednej strony mają państwo jako odbiorcom przekazać to, co dzieje się w otaczającym nas świecie, ale także media mają możliwość państwa odczucia, państwa głos, państwa oczekiwania przekazać tej drugiej stronie. Dziś media nie są jednostronne. To nie jest tak, że oglądamy telewizję i nic nie możemy z tym zrobić. Są programy interaktywne i do telewizji można się dodzwonić, i do radia można napisać maila czy SMS. Do portali internetowych można pisać komentarze na forach. Drodzy Państwo, wy współtworzycie te media. To nie są już te czasy, kiedy był tylko nadawca i odbiorca. Dzisiaj bardzo często media są odbiorcą, a słuchacze nadawcami. I ja bardzo zachęcam do tego, żebyście Państwo na każdej możliwej płaszczyźnie bardzo świadomie do tych mediów podchodzili, korzystajcie ze swoich praw i oczekujcie. A w ostateczności zawsze można zmienić stację, zmienić kanał, wyłączyć telewizję, włączyć radio, do czego oczywiście w sposób naturalny bardzo zachęcam, ale też warto posłuchać dwóch, trzech różnych stacji radiowych, które być może reprezentują czy prezentują troszkę inny punkt widzenia. I tak jak mówię, to nie musi wynikać z tego, że one gdzieś tam są politycznie czy partyjnie ukierunkowane i muszą podawać taki przekaz. Czasami tak się zdarza. Oczywiście, wszyscy wiemy, jesteśmy świadomymi odbiorcami, tak bywa. Ale bardzo często jest to, tak jak wspomniałem, pewien subiektywny przekaz i po to, żebyście się Państwo nie skazali na takie zakrzywione obserwowanie tego, co się w otaczającym Was świecie dzieje, to spróbujcie sobie skonfrontować, jak to samo wydarzenie opisują trzy stacje telewizyjne, trzy różne gazety, trzy stacje radiowe albo wejdźcie na trzy różne portale. I jak nałożycie sobie jak kalkę te trzy obrazy na siebie, to prawdopodobnie będziecie mieli jakiś taki prawdziwy, wypośrodkowany obraz rzeczywistości. Właśnie dzięki temu media uzyskały ten przydomek czwartej władzy, bo ona w państwach demokratycznych no tak naprawdę kształtuje i społeczeństwo, i politykę. Jest stawiana równolegle do władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, spełnia funkcję kontrolną wobec tych trzech władz. W skali ogólnopolskiej, w tej dużej polityce, jak wiemy, bywa z tym różnie.
Media posiadają sporą moc oddziaływania i wpływania na opinię publiczną, ale także są trochę narzędziem w rękach władzy. I tak jak Państwo czasami obserwujecie kampanię wyborczą, to media w krótkim czasie są w stanie wykreować świetnego polityka albo dobrze wypadającego w mediach polityka. Z kogoś, kogo właściwie nie znacie, można zrobić gwiazdę polityki, ale to wszystko działa w dwie strony. Media tak jak potrafią kogoś perfekcyjnie wykreować, tak potrafią perfekcyjnie kogoś zniszczyć. Jeżeli i nie mam tutaj na myśli jakichś personalnych rozgrywek między danym tytułem a danym politykiem osobą. Raczej mam na myśli takie sytuacje, w których jeżeli polityk zostanie przyłapany na czymś złym, przestępstwo, nadużycie, afera obyczajowa, tak jak media potrafią zrobić z niego topowego polityka, tak bardzo szybko mogą spowodować, że taka osoba po prostu zniknie ze świata polityki i bardzo szybko o niej nie usłyszymy. Czwarta władza to sukces współczesnych mediów, bo kształtuje opinię, no ale także powoduje, że słuchacze, widzowie, odbiorcy też oczekują od nas jako mediów czegoś więcej, nie tylko podania informacji, ale także potwierdzenia, przekazu, właśnie tej funkcji opiniotwórczej, poszerzonej informacji, czyli bardziej publicystyka, nie tylko suchy fakt, ale także objaśnienie pewnych zjawisk. No i tak to powinno działać. Mass media jako czwarta władza chcą nie tylko kontrolować władze państwowe, ale także wywierać wpływ na zachowania odbiorców, kształtować ich świadomość czy postrzeganie rzeczywistości. I na to też musicie Państwo zwracać uwagę, bo to może być pewna pułapka. No i wracając teraz na zakończenie do tego tytułu naszego dzisiejszego spotkania czy wykładu. Czy media to czwarta władza? Chyba ciągle jeszcze tak, ale nie tak bardzo silna jak kiedyś, albo trochę inaczej postrzegana. Trochę inaczej zmieniła się rola tej czwartej władzy, bo media są bardziej interaktywne, więc to nie jest tak, że to już jest tylko takie bezanalityczne patrzenie władzy na ręce. To jest tak, że media są zmuszone do tego, żeby wchodzić z Państwem w interakcję i Państwo macie prawo od nas jako mediów oczekiwać czegoś więcej niż kiedyś. No i ten pluralizm mediów kiedyś i dziś. Kiedyś się oczekiwało od tego, że media tak zwane pluralistyczne, obiektywne będą w jak najbardziej obiektywny sposób przedstawiać wszystko od lewej do prawej na zasadzie suchych faktów. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, trochę się to zmieniło. Media się trochę ukierunkowały, ale nie dlatego, że same, albo nie tylko dlatego, że same tak chcą, albo nie tylko dlatego, że politycy tego oczekują od mediów. To jest trochę tak, że sami odbiorcy, widzowie, czytelnicy czy internauci wymusili na mediach, żeby one się trochę ukierunkowały, żeby oczekują, że będą media prawicowe, oczekują, że będą media lewicowe, oczekują, że będą media takie trochę pośrodku, więc tak naprawdę Państwa rolą jest to, żeby na rynku mediów znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, a nie tylko i wyłącznie narzekać czy mieć pretensje, że Państwa ulubiona kiedyś telewizja już dzisiaj nie jest taka, jaka była, albo ta, której kiedyś nie docenialiście, dzisiaj stała się fajna i tak samo jest ze stacjami radiowymi i tak samo jest z tytułami prasowymi. Zachęcam do tego, żeby nie czekając na taki dostany w prezencie pluralizm mediów, żeby właśnie sobie ten pluralizm mediów samemu troszkę zorganizować, sięgnąć coś bardziej z prawej, coś bardziej z lewej, coś po środku, poczytać, posłuchać, popatrzeć, wyciągnąć z tego wnioski. Państwo tak naprawdę jesteście świadomymi obserwatorami tego, co dzieje się wokół i żadna jedna telewizja, jedna stacja radiowa czy jeden portal nie wmówi Wam pewnych rzeczy, w które sami nie uwierzycie, więc żebyście Państwo mieli pełen obraz tego, co dzieje się w otaczającym Was świecie, to po prostu korzystajcie z dobrodziejstwa i szerokiego wachlarza mediów. To mogą być stacje telewizyjne, to mogą być gazety, to mogą być portale i to mogą być oczywiście stacje radiowe do słuchania radia. Niezmiennie Państwa zachęcam, jeżeli od czasu do czasu chociaż wybierzecie
Radio Gdańsk, to będzie mi niezmiernie miło. Nam też czasami się pracuje łatwiej, czasami trudniej. Wiecie Państwo, czasy mamy takie, jakie mamy, ale staramy się w miarę tych niełatwych czasów, niekoniecznie związanych z obecną władzą, bo po 5 lat temu czy 10 lat temu dla mediów czasy też nie były łatwe i nigdy nie będą. My nie jesteśmy od tego, żeby nam się lekko, łatwo i miło pracowało. My jesteśmy od tego, żeby mimo zmieniających się warunków i okoliczności, za wszelką cenę, korzystając z wszystkich możliwych umiejętności i doświadczeń, przygotowywać dla Państwa jak najlepsze dziennikarstwo. I ja, moją rolą nie jest tutaj być rzecznikiem żadnej stacji telewizyjnej, żadnej stacji radiowej. Ja mogę jakby poddać się ocenie Państwa mojej własnej pracy, mojego warsztatu i tego, co prezentuję. Natomiast te spotkania z Państwem cenię sobie o tyle, że możemy wzajemnie jakby spróbować trochę poodkrywać ten świat mediów, a nie, że jestem zmuszony do atakowania kogoś czy bronienia kogoś. No nie taka moja rola. Ja z ogromną przyjemnością wspólnie z Państwem mogę ten świat mediów trochę analizować, trochę mu się przyglądać. Mam nadzieję, że Państwo coś czerpiecie ode mnie, bo ja bardzo dużo czerpię od Was, dlatego z ogromną przyjemnością od pierwszej edycji jestem w tym projekcie. Mam nadzieję, że tak zostanie. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dziś. Kłaniam się, życzę Państwu wszystkiego dobrego, świetnych wykładów w kolejne czwartki, bo wiem, że zapowiadają się obiecująco. No i niezmiennie trzymam kciuki za Pomorzan na Ogólnopolskiej Olimpiadzie. Pięknie dziękuję za dziś, wszystkiego dobrego, kłaniam się, dobrego popołudnia.